witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj omówimy sobie wiekopomną konstytucję 3 maja. Jaki będzie plan dzisiejszego spotkania? Zaczniemy od końcowego etapu prac nad nową konstytucją. Potem zobaczymy, jaka była sytuacja międzynarodowa wiosną 1791 roku. Omówimy sobie dokładnie okoliczności uchwalenia konstytucji 3 maja. Następnie pochylimy się nad treścią konstytucji, a na końcu powiemy sobie o tym, jak na konstytucję 3 maja zareagowała Europa, jak na konstytucję 3 maja zareagowała polska szlachta. Jak mówiłem na poprzedniej lekcji historii, w 1790 roku wybrano drugi skład posłów, których dołączono do posłów wybranych w 1788 roku. I tak podwojony Sejm rozpoczął końcowe prace nad nową konstytucją. Jak już mówiłem wcześniej, w Sejmie 4-letnim wyróżniamy stronnictwa. Dwa z nich były za reformą ustroju Rzeczpospolitej. Stronnictwo Dworskie i Patriotyczne. Obóz staroszlachecki i hetmański był przeciwko zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Tym, co było kością niezgody pomiędzy patriotami a królem, to była kwestia sojuszu z Prusami, za którym byli patrioci, któremu sprzeciwiał się król. Ale w 1710 roku jesienią kwestia sojuszu z Prusami właściwie była już pogrzebana. Więc ta rzecz, która dzieliła króla i patriotów, przestała być przeszkodą. Ignacy Potocki, przywódca obozu patriotycznego, zbliżył się do króla. Król przedstawił własny projekt reform i rozpoczęły się szybkie obrady nad przyjęciem nowej konstytucji. Ludzie, którzy mieli największy udział w pracach nad tworzeniem nowej konstytucji, to marszałek Sejmu Stanisław Małochowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Tych trzech polskich polityków można by nieco górnolotnie nazwać ojcami konstytucji 3 maja. Dużą rolę odegrał też król, dużą rolę odegrali też inni posłowie Stronnictwa Patriotycznego. Ale tych trzech odegrało rolę bez wątpienia dominującą. I taką pierwszą próbą sił między zwolennikami reform a przeciwnikami reform były dwie ważne ustawy przyjęte wiosną 1791 roku. Pierwsza z nich, 24 marca, to ustawa o reorganizacji sejmiku, która odbierała prawa polityczne szlachcie nie posiadającej żadnego majątku, tak zwanej szlachcie gołodzie. Potem weszła ona w skład Konstytucji 3 maja. 18 kwietnia przyjęto ustawę o prawach mieszczaństwa i ustroju miast. Ustawę, która spełniała postulaty czarnej procesji. Ustawę, która też weszła w skład Konstytucji 3 maja. Po uchwaleniu ustawy o miastach ogłoszono przerwę w obradach do 5 maja. Posłowie rozjechali się na święta wielkanocne, które wypadały wtedy wyjątkowo późno, bo 24 kwietnia. Po cichu posłom, patriotom powiedziano, żeby przyjechali 2 dni wcześniej, że Sejm wznowi obrady 3 maja 1791 roku. Ale zanim sobie opowiemy o tym wiekopomnym dniu, o wydarzeniach 3 maja, warto zwrócić uwagę na to, co działo się wówczas w Europie. Jaka była sytuacja międzynarodowa wiosną 1791 roku? Jak mówiłem na poprzedniej lekcji historii, Rosja uwikłała się w wojnę z Turcją. Początkowo jej sojusznikiem w tej wojnie była Austria, ale Austria z tej wojny się wycofała i wiosną 1791 roku Rosja samotnie walczyła z Imperium Osmańskim. Przeciwko rosyjskim nabytkom kosztem Turcji powstała koalicja złożona z Prus, Holandii i Anglii. Król pruski, Fryderyk Wilhelm, naciskał na Anglików, aby rozpocząć w 1791 roku działania wojenne przeciwko Rosji. Plan był taki. 100-tysięczna armia pruska miała uderzyć przez terytorium Rzeczpospolitej na Petersburg, a flota angielska miała wpłynąć na Bałtyk i udać się w rejon bazy floty rosyjskiej w Kronsztadzie i w rejon Petersburga. Premier brytyjski William Pitt uznał, że pora jest stosowna do rozpoczęcia działań wojennych. Wyznaczył 40 okrętów, które miały wpłynąć na Bałtyk zgodnie z porozumieniem z królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem II. I 27 marca
specjalny kurier udał się do Petersburga, aby przedstawić Katarzynie II ultimatum. Albo Rosja wycofa się z wojny bez żadnych korzyści, albo wojna. Wydawało się więc, że Europa jest na krawędzi wielkiego konfliktu, że lada moment dojdzie do wielkiej europejskiej wojny. Do tej wojny jednak nie doszło. Dlaczego? Ambasadorem rosyjskim w Londynie był świetny dyplomata Simon Worontsow, który uruchomił zakulisowe naciski na rząd brytyjski, aby odstąpił od wojny. Rosjanie posłużyli się tutaj argumentem następującym. Jeżeli dojdzie do wojny z Rosją, to Wielka Brytania nie będzie miała rosyjskich surowców. Chodziło przede wszystkim wówczas o artykuły rolne. Polska nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania Brytyjczyków na zboże, na inne artykuły rolne. W związku z tym nie warto rozpoczynać wojny o jakieś ziemie nad Morzem Czarnym. Ukazują się więc inspirowane przez Worontsowa artykuły w brytyjskiej prasie przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Zaczyna aktywnie działać opozycja. Część ministrów gabinetów Pitta zaczyna krytykować pomysł wojny z Rosją i oto premier Wielkiej Brytanii na skutek tych wewnętrznych nacisków zmienił zdanie. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia wysłano nowego kuriera. Misja tego kuriera była prosta. Zawrócić pierwszego kuriera. Drugi kurier dopadł pierwszego w Berlinie. Operacja została unicestwiona. Na próżno dwór pruski naciskał Brytyjczyków, aby podjąć działania wojenne. Wojna więc nie wybuchła ani wiosną, ani latem 1791 roku. Fryderyk Wilhelm II doszedł do wniosku, że sojusz z Brytyjczykami nie ma specjalnie sensu, że Wielka Brytania nie zdecyduje się na wojnę z Rosją. Zaczął więc podejmować kroki, aby naprawić swoje stosunki z Rosją, z Katarzyną II. Ale to wydarzyło się już później. Przy okazji tej historii widzimy znowu coś, co nazywa się często długim trwaniem w historii, że Rosja od ponad 200 lat w relacjach z Zachodem bardzo umiejętnie rozgrywa argument ekonomiczny. Ponad 200 lat temu tym argumentem było rosyjskie zboże. Dzisiaj tym argumentem często jest rosyjski gaz, rosyjska ropa. Tak jak kiedyś Katarzyna II i jej dyplomaci, tak dzisiaj Putin i jego dyplomaci bardzo często przekonują Zachód. A co tam, jakiś Krym, jakiś Donbas? Ważniejsza ropa i gaz. Tak jak kiedyś. Ważniejsze od jakichś terenów nad Morzem Czarnym były rosyjskie surowce rolne. Wojna więc nie wybuchła, ale można było mieć takie wrażenie, że lada moment wybuchnie. I w związku z tym kwestia uchwalenia konstytucji wydawała się kwestią bardzo palącą, kiedy lada moment miał rozgorzeć wielki konflikt europejski. Przechodzimy teraz do omawiania wydarzeń 3 maja 1791 roku. Tak jak już mówiłem, przyspieszono o 2 dni obrady Sejmu. Posłowie patrioci wiedzieli o tym, zjechali się więc do Warszawy. Posłowie opozycji zawiadomieni późno, wielu nie zdążyło przybyć do Warszawy, chociaż część do Warszawy przybyła. Trzeba pamiętać o innym poziomie łączności, o innym poziomie transportu niż dzisiaj. Dzisiaj możemy w ciągu paru sekund zawiadomić ludzi na drugim końcu kuli ziemskiej. Wtedy wiadomość roznosiła się z szybkością człowieka na koniu. Nie było szybszej metody przekazywania wiadomości jak jeździec, posłaniec. Podobnie było z transportem. Ten transport to był człowiek na koniu, ewentualnie człowiek w powozie ciągnionym przez konie. Mamy już pierwszy podstęp zastosowany przez patriotów. Zbyt późne zawiadomienie o Sejmie przeciwników konstytucji spowodowało, że wielu z tych przeciwników konstytucji nie dotarło do Warszawy. Drugi element wywarcia presji na posłów to była wielka manifestacja. 20 tysięcy mieszkańców Warszawy zgromadziło się, aby domagać się uchwalenia konstytucji. Część cechów przyszła uzbrojona. Niektórzy obawiali się, że przeciwnik konstytucji, hetman Branicki, może próbować użyć wojska.
ten uzbrojony tłum mieszczan pod Sejmem nawiązywał oczywiście w sposób dość jasny do wydarzeń z Paryża, do wydarzeń rewolucji francuskiej. Posłom przedstawiono depesze dyplomatyczne. Te depesze dyplomatyczne były ujęte w taki sposób, aby posłowie mieli wrażenie, że grozi nam nowy rozbiór Polski, że albo konstytucja, albo nowy rozbiór Polski. To była manipulacja. W tym momencie, w maju 1791 roku, nie groził Polsce rozbiór. Kiedy dyskusja nad projektem się przeciągała, kiedy Sejm zaczął tonąć w takim parlamentarnym gadulstwie, zerwał się z miejsca poseł Michał Zabiełło i krzyknął: jestem za projektem i każdy jest za nim, kto prawdziwie kocha ojczyznę. Prosimy cię, najjaśniejsze panie, abyś na wykonanie jego złożył przysięgę. Na sali obrad powstało olbrzymie uniesienie, zarówno wśród posłów, jak i zebranej na galerii publiczności. Podniosły się ręce i głosy. Niech żyje konstytucja. Biskup krakowski Felix Turski odczytał rotem przysięgi na konstytucję, którą król wykonał stojąc na krześle. Następnie Stanisław August Poniatowski wezwał wszystkich do katedry świętego Jana. Tam powtórzono przysięgę. Co na to wszystko opozycja oczywiście protestowała. Najbardziej aktywnym był poseł ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski. Najpierw zaczął krzyczeć na sali, że szykuje się zguba na Rzeczpospolitej. Został siłą usunięty. Potem przyprowadził swojego 6-letniego syna, aby nie dożył czasów tyranii. Groził, że go zabije. Z trudem został rozbrojony. Do dzieciobójstwa nie doszło. Marian Brandys, znany pisarz, eseista, autor znanego cyklu Koniec świata szwoleżerów, w jednym z opowiadań postawił taką tezę, że Jan Suchorzewski został umiejętnie zmanipulowany przez magnatów, że wydawało mu się, że jest nowym wcieleniem Tadeusza Rejtana. I tak jak Rejtan przeszedł do historii jako bohater ratujący honor Rzeczpospolitej w czasie Sejmu Rozbiorowego, tak on przejdzie do historii jako ten, który broni demokracji przed tyraniem. Jak to często bywa w historii. Próba powtarzania czegoś, co już było, staje się farsą. Jan Suchorzewski swoimi rozpaczliwymi gestami nie powstrzymał zwolenników konstytucji. Na sali sejmowej doliczono się 17 przeciwników konstytucji. Licząc tych, którzy nie zabrali głosu, można uznać, że było takich 22. Następnego dnia, 4 maja, 27 posłów i jeden senator wpisało w akta grodzkie swój protest przeciwko konstytucji. Była to zaledwie 1/6 obecnych w zamku dnia 3 maja. Tak więc, jak widzimy, konstytucja została uchwalona olbrzymią przewagą, olbrzymią większością głosów. A co ważne, później większość sejmików relacyjnych poparła konstytucję. Czyli można powiedzieć, że konstytucja 3 maja została poparta przez przygniatającą większość szlachty. Przyjrzyjmy się teraz treści konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja składała się z 11 rozdziałów. Tekst poprzedzała preambuła. Preambuła rozpoczynała się od inwokacji. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. A pierwszy rozdział brzmiał następująco. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój, wierze i opiekę rządową winniśmy. Dlatego wszelkich obrządków i religii, wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy. Czyli jak widzimy, mowa tu jest o tym, że religią panującą jest religia rzymskokatolicka, ale jest też pisana zasada powszechnej tolerancji dla wszystkich innych wyznań. Konstytucja wprowadzała w Polsce monarchię dziedziczną,
Król Stanisław August Poniatowski był kawalerem, nie miał dzieci. Po jego śmierci rządy w Polsce miała przejąć dynastia Saska. Konstytucja 3 maja scala również Polskę z Litwą, likwidując wszelkie odrębności, jakie były jeszcze po Unii Lubelskiej. Nie będzie już więc odrębnego wojska, skarbu, urzędów. Władza wykonawcza to jest król i straż praw. Straż praw, czyli taki swoisty rząd utworzony przez Konstytucję 3 maja. Na czele straży praw stoi król. Czyli przypomina to trochę system amerykański, gdzie nie ma premiera, prezydent jest premierem. Trochę podobnie miał być w Polsce. Miał nie być premiera, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie jest monarcha i premier, tylko król miał być premierem. W skład Straży Praw miał wchodzić prymas Polski jako szef Komisji Edukacji Narodowej i miało tam być 5 ministerstw. Policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu. Oprócz tego, z głosem doradczym, w skład Straży Praw miał wchodzić następca tronu i marszałek Sejmu. Następca tronu, aby uczyć się wdrażać sprawy państwowe, a marszałek Sejmu, aby zapewnić dobrą współpracę między władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą. Decyzje króla wymagały kontrasygnaty jednego z ministrów. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem i królem, czyli odpowiedzialność polityczna rządu była przed królem i przed Sejmem. Za naruszenie prawa, czyli odpowiedzialność prawna, konstytucyjna, przed sądem sejmowym. Władza ustawodawcza to dwuizbowy Sejm. Ograniczono uprawnienia Senatu do tak zwanego weta zawieszającego. Senat pod przewodnictwem króla miał liczyć 132 senatorów. Senatorowie to byli dostojnicy państwowi, a więc nie pochodzili z wyboru, między innymi biskupi, wojewodowie, kasztelanowie, ministrowie. Sejm miał liczyć 204 posłów szlacheckich i 24 plenipotentów miejskich z głosem doradczym. Izba miała być wybierana co 2 lata, izba poselska. Sejm miał być sejmem gotowym, a więc stale obradującym. Zniesiono liberum veto. Odebrano prawa politycznie szlachcie gołocie, uważając, że ta szlachta gołota, jak kiedyś mówiono, wisi u pańskiej klamki i jest instrumentem w realizacji celu przez magnatów. Zakazano konfederacji. Co konstytucja dawała mieszczanom? Otóż ustawa o prawach mieszczaństwa i ustroju miast, która weszła w skład konstytucji, gwarantowała mieszczanom nietykalność osobistą, prawo nabywania dóbr ziemskich poza murami miasta, dostęp do urzędów, szarż godności, ułatwiała nobilitację, czyli przejście do stanu szlacheckiego. Miasta miały się cieszyć samorządem. Jak już mówiłem, miały mieć również 24 przedstawicieli w Sejmie z głosem doradczym w sprawach miejskich. Najmniej w tej konstytucji zyskiwali chłopi. Konstytucja 3 maja mówiła o opiece prawa i rządu krajowego nad ludem wiejskim, co umożliwiało w przyszłości interwencję władz w relacji między panem a chłopem. Bez wątpienia te rozwiązania odnośnie chłopów nie były jakimiś rozwiązaniami daleko idącymi, no ale trzeba pamiętać, że twórcy konstytucji musieli się liczyć ze zdaniem szlacht. Musieli wprowadzić takie rozwiązania, które mogły zyskać aprobatę większości szlacht. Co jeszcze ciekawego w konstytucji? Otóż bardzo oryginalny, bardzo pionierski zapis, że co 25 lat konstytucja będzie nowelizowana i zmieniana. Twórcy konstytucji przewidzieli, że zmieniają się okoliczności zewnętrzne, wewnętrzne, że jak czasem potocznie mówimy, życie płynie do przodu. W związku z tym uznali, że co 25 lat trzeba dokonać takiej gruntownej rewizji konstytucji. Bardzo oryginalne, bardzo ciekawe rozwiązanie konstytucyjne. Jaka była reakcja na konstytucję poza granicami Polski? Zacznijmy od naszych potężnych sąsiadów. Prusy wyczekiwały na rozwój wydarzeń.
Przypominam, że sytuacja jeszcze była niepewna. Jeszcze Prusy liczyły, że może dojść do wojny z Rosją. Rosja unikała jasnego zajęcia stanowiska, czekając na rozwój wydarzeń. Ciągle jest zakończona wojna z Turcją, groźba wojny z Prusami i Wielką Brytanią. Austria podeszła początkowo do tej sprawy z nieufnością, bojąc się, że konstytucja jest elementem jakiejś intrygi Prus, jakiegoś uzależnienia Polski od państwa pruskiego. Kiedy się zorientowano, że tak nie jest, cesarz austriacki Leopold II stał się gorącym zwolennikiem konstytucji. Kanclerz austriacki Wenzel von Kaunitz 23 maja wysłał do Petersburga specjalną poufną notę w sprawach polskich. Tu zacytuję, jak tą sprawę relacjonuje Jerzy Łojek. Kaunitz dowodził, że oba dwory cesarskie powinny być zadowolone z najnowszych zmian ustrojowych w Polsce. Wzmocnienie władzy królewskiej zlikwiduje samowolę wielkich rodzin magnackich. Polska uzyska stabilność polityczną i realną siłę. Nie dość to prawda znaczną, aby mogła kiedykolwiek zagrozić Rosji lub Austrii. Dostatecznie jednak poważną, aby mogła być użytecznym sprzymierzeńcem obu tych mocarstw. To Jerzy Łojek, a teraz już oryginalny tekst noty Kaunitza. W nagrodę zaś pewnej części wpływów, którą utraci Rosja, zyska zaufanie Polaków, a naród polski uzna na koniec tą oczywistą prawdę, że z trzech jego sąsiadów Prusy tylko mają niezmienny i najbliższy interes powiększenia się jego kosztem, a zatem prawdziwe jego bezpieczeństwo polega na zażyłości z dworami cesarskimi. Czyli Austriacy próbują przekonać Katarzynę II, że powinna się cieszyć z konstytucji, że konstytucja wzmacnia Polskę, ale nie na tyle, żeby Polska mogła być groźna dla interesów rosyjskich czy austriackich, że Polska może być słabym, ale jednak sojusznikiem Rosji i Austrii przeciwko Prusom. Że Rosja powinna poprzeć konstytucję 3 maja. Naciski austriackie na Rosję w tym kierunku były ponawiane, były jednak nieskuteczne. Rosja uchylała się od zajęcia stanowiska w całej polskiej konstytucji. A jaki był stosunek do konstytucji krajów i społeczeństw Europy Zachodniej? I tu, jak słusznie zwraca uwagę Jerzy Łojek, takim ważnym medium kształtującym opinię publiczną Europy były gazety międzynarodowe. Były to gazety ukazujące się w języku francuskim, było ich około 20. Ukazywały się głównie w Holandii i zachodnich państewkach niemieckich. Dlaczego? Bo tam nie było cenzury. Ale one z tego terytorium były rozłożone po całej Europie. Trzeba pamiętać, że wówczas język francuski spełniał taką rolę jak dzisiaj angielski, a nawet bardziej. Wszyscy ludzie wykształceni mówili po francusku, czytali po francusku, pisali do siebie po francusku. W związku z tym te francuskojęzyczne gazety były czytane w całej Europie. Otóż te gazety międzynarodowe poparły konstytucję 3 maja. Te gazety międzynarodowe były zachwycone konstytucją 3 maja. Dziennikarze bulgujący w tych gazetach przeciwstawiali wręcz konstytucję 3 maja rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska w ich mniemaniu była czymś złym. Konstytucja polska była przykładem, że można przeprowadzać reformy w państwie w sposób inny, w ich ocenie lepszy. Zacytuję teraz obszerny fragment artykułu, który okazał się 29 czerwca 1792 roku. Jego autor porównuje to, co się dzieje w Polsce i we Francji, nie ukrywając swoich sympatii dla Polski. Cytuję. Jedna zmierza do nadania tronowi wszelkiej siły i powagi, którymi winien dysponować szef wolnego narodu. To konstytucji 3 maja. Druga to konstytucji francuskiej. Tylko do zamknięcia władzy arbitralnej w sprawiedliwych granicach. Lecz jeśli jedna i druga mają za cel sprowadzenie bytu wszystkich obywateli do stanu większej równości, w Polsce król działa w porozumieniu z narodem. We Francji usiłuje się oddzielić na zawsze naród od swojego króla. W Polsce ufność narodowa ujawnia się przez świadectwa najpowszechniejsze, najbardziej jednomyślne, najbardziej wzruszające, najszczersze. We Francji natomiast duch anarchii i rozwiązłości nie szanuje ni prawa, ni króla, a zdaje się szukać ocalenia ojczyzny jedynie w całkowitym zamieszaniu, w obaleniu, subordynacji
gwałceniu wszelkiej przystojności i szlachetności, w unicestwieniu wszelkich władz legalnie ustanowionych, w upokorzeniu przywódcy narodu francuskiego. To krótki fragment, aby pokazać ten entuzjazm dla polskiej konstytucji, to przeciwstawienie dzieła reform podjętego w Polsce wydarzeniom Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Również prasa brytyjska była zachwycona konstytucją 3 maja. Wielkim entuzjastą konstytucji 3 maja był Edmund Burke, twórca nowożytnego konserwatyzmu, bezkompromisowy krytyk rewolucji francuskiej, który w sierpniu 1791 roku w serii artykułów, w których zwalczał rewolucję francuską, przeciwstawił tej rewolucji francuskiej pokojową i umiarkowaną rewolucję polską. Konstytucja 3 maja wzbudziła entuzjazm prasy międzynarodowej, wzbudziła entuzjazm wielu Brytyjczyków. Konstytucja 3 maja nie podobała się rewolucyjcom francuskim, dla których była zbyt umiarkowana, zbyt zachowawcza. Konstytucję 3 maja poparł również papież Pius VI. W specjalnym brewie z 5 czerwca 1791 roku papież pisał: Bóg miłosierdzia raczył w tych ostatnich czasach zlać dobrodziejstwa swoje na prawowierne Królestwo Polskie. Pobłogosławił cnotliwym zamysłom i przezacnym staraniom króla, a to przez prawo uchwalone za zgodą narodu na Sejm zebranego. W dalszej części swego listu papież podkreślał oparcie całego przedsięwzięcia na opatrzności Bożej, w związku z czym miał być w tej intencji pod tym wezwaniem ufundowany kościół w Warszawie. W Rzymie, w kościele polskim świętego Stanisława, odprawiono z inicjatywy Piusa VI nabożeństwo dziękczynne. Przez 3 dni, od godziny 6 rano do 8 wieczorem, trwały modlitwy połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kończące się błogosławieństwem dla Polski. Konstytucja 3 maja była wielkim dziełem reformy wewnętrznej. Pokazywała, że Polacy są zdolni zreformować swoje państwo, są zdolni własnymi siłami unowocześnić ustrój Rzeczpospolitej. O tym, na co liczyli ówcześni Polacy, jakie nadzieje wiązali z konstytucją 3 maja, tak pisał przed laty historyk Marian Kukiel. Od chwili ogłoszenia wzbudziła ona zapał niosący pokrzepienie, i że tak świetny rezultat uczciwej współpracy między królem a stronnictwem patriotów dopuszczał wiarę, że tym razem Rzeczpospolita Królewska była uratowana dzięki pomyślnemu przystosowaniu się do wymagań chwili.